Dobry wieczór. Renata Reda i Adam Janczewski. Jesteśmy tuż przed rozpoczęciem ciszy wyborczej. Kampania przed wyborami parlamentarnymi i referendum zbliża się ku końcowi. Dzisiejsza debata w Polskim Radiu Białystok to być może ostatnia szansa, by przekonać do siebie i do swoich komitetów wyborców z województwa podlaskiego. A wezmą w niej udział podlascy kandydaci do Sejmu, których przedstawiamy zgodnie z wylosowaną wcześniej kolejnością w obecności przedstawicieli wszystkich komitetów. W tej właśnie kolejności kandydaci będą odpowiadać na pytania. Stanisław Derechajło z Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość, numer 5 na liście. Dzień dobry. Stefan Krajewski, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050, Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, numer 2 na liście. Dobry wieczór Państwu, witam radiosłuchaczy. Rafał Kosno, numer 16, na liście Komitetu Wyborczego Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców. Witam wszystkich. Rafał Zalewski, numer 1, na liście Komitetu Wyborczego Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Witam wszystkich Podlasian. Jarosław Borowski, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych, miejsce numer 11 na liście. Dobry wieczór. Piotr Koszarek, numer 1, na liście Komitetu Wyborczego Bezpartyjni Samorządowcy. Dobry wieczór, witam Państwa. Paweł Krutul z Komitetu Wyborczego Nowa Lewica, numer 1 na liście. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. I Piotr Modzelewski z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, numer 16 na liście. Dobry wieczór, witam wszystkich radiosłuchaczy. Komitet Wyborczy Polska jest jedna nie skorzystał z zaproszenia do udziału w debacie. A zasady debaty są następujące. Kandydaci odpowiadać będą na pytania zgodnie z wylosowaną wcześniej kolejnością. Przygotowaliśmy 3 rundy pytań. Czas na odpowiedź na pytanie to minuta. Po serii pytań każdy kandydat będzie mógł zadać pytanie dowolnemu kontrkandydatowi i będzie mieć na to 30 sekund. Wywołany kandydat będzie mieć minutę na odpowiedź. I na koniec każdy z kandydatów będzie mieć 30 sekund na autoprezentację. W wyborach do Sejmu województwo podlaskie stanowi jeden okręg wyborczy, numer 24. Oznacza to, że każdy z mieszkańców, czy to Siemiaty, czy Białegostoku, Łomży, czy Suwałk, może oddać głos na jednego z dzisiaj debatujących, ale także oczywiście na każdego innego kandydata z list zarejestrowanych w regionie. W województwie podlaskim jest 14 mandatów poselskich. Debata w Polskim Radiu Białystok. Czas na pierwszą część debaty i na pierwsze pytanie, a brzmi ono. Czy w czasie wojny hybrydowej prowadzonej przez Białoruś i Rosję przeciwko Polsce i Unii Europejskiej z wykorzystaniem migrantów wschodnia granica naszego kraju jest w odpowiedni sposób zabezpieczona? W jaki sposób strzec granic, ale też jaką politykę stosować w stosunku do cudzoziemców, którzy nielegalnie dostają się do naszego kraju? Zgodnie z wylosowaną kolejnością jako pierwszy odpowiada Stanisław Derechajło z Konfederacji. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś nielegalnie przyjeżdża do naszego kraju, to powinniśmy go oczywiście deportować do własnego kraju z powrotem. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie granicy wschodniej naszego państwa, nie jest ona właściwie zabezpieczona, bo jest to trudne do wykonania, aczkolwiek tutaj rząd zrobił zdecydowanie za mało, bo postawienie samego płotu nie rozwiązuje nam problemu. Działania na głębokim zapleczu naszej granicy, czyli w strefie nadgranicznej, w której jest ponad kilkadziesiąt gmin włączonych, muszą być bardziej zintensyfikowane, tak żeby można było zabezpieczyć naszą granicę nie tylko bezpośrednio samym murem, ale też działać głęboko na zapleczu. Brakuje też środków w postaci elektronicznej, elektronicznego zabezpieczenia naszej granicy, która by to wszystko ułatwiała. Dzisiaj nawet jadąc do Białegostoku, to cały czas nam internet się przerywa i to jest wielki problem nawet z połączeniem się przez telefon. Więc tutaj te wszystkie działania muszą być bardziej mocno zrobione, ale służby też muszą swoje też zrobić. Dziękuję bardzo. Teraz Stefan Krajewski, Trzecia Droga. Szanowni Państwo, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, byliśmy za tym, żeby mur na granicy powstał. Mówiliśmy też o zabezpieczeniach perymetrycznych, które powinny powstać, by wspomagać tych pograniczników, żołnierzy, policjantów, którzy strzegą bezpieczeństwa naszego regionu. To trzeba dalej kontynuować. Też mamy zarzut do rządu, że nie pozyskał na ten cel, na to działanie
pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej, tak jak budujemy drogi, linie kolejowe z wykorzystaniem tych środków unijnych. Tak samo powinniśmy pozyskać pieniądze na zabezpieczenie naszej zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Wszak dbamy o bezpieczeństwo wszystkich. Co do migrantów, przeciwstawiamy się temu, żeby migranci wjeżdżali, dostawali się nielegalnie, chociażby od strony Białorusi, ale też przeciwstawiamy się temu, żeby kanał przerzutowy miał miejsce w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i to trzeba rozliczyć. Dziękuję. Teraz Rafał Kosno, Polska Liberalna, strajk przedsiębiorców. Mur na pewno jest potrzebny, bo przekraczanie granicy przez nielegalnych emigrantów jest sprzeczne z prawem. Natomiast zabrakło chyba konsultacji społecznych, bo jak się okazuje, ten mur nie jest tak szczelny i wytrzymały na próbę przekroczenia. Natomiast ja uważam jako przedstawiciel strajku przedsiębiorców, że jednak przejścia graniczne powinny być otwarte z Białorusią. Można kontrolować ten ruch i nasz region, województwo bardzo dużo traci przez to, że te wszystkie przejścia graniczne są zamknięte dla ruchu turystycznego na przykład i dla handlu. To już koniec wypowiedzi. Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz czas na odpowiedź ma Rafał Zalewski, Ruch Dobrobytu i Pokoju. Proszę Państwa, do Niemiec dostaje się 14-15 tysięcy uchodźców, legalnych lub nielegalnych, od początku roku 2023 do lipca. Gdzieś ta luka jest. Czy to jest na granicy Białorusi, czy na granicy z Ukrainą? Nikt tego tematu nie podnosi. Jesteśmy jedyni, którzy o tym głośno mówimy, że ta dziura nie jest na granicy z Białorusią czy z Rosją, tylko gdzie indziej. Trzeba szukać problemu. Tylko Komitet Wyborczy Ruchu Dobrobytu i Pokoju, lista numer 9, mówi o takich rzeczach. Powinniśmy postawić na handel z naszymi sąsiadami, na otwarcie granic do wymiany dla zwykłych ludzi, a możemy się porozumieć z włodarzami ze wschodu, tak żeby tych imigrantów z Indii, z Iraku nie przewozili do nas. Dziękuję za odpowiedź. Za nami połowa kandydatów obecnych w studiu. Powtórzę więc pytanie. Czy w czasie wojny hybrydowej prowadzonej przez Białoruś i Rosję przeciwko Polsce i Unii Europejskiej z wykorzystaniem migrantów wschodnia granica naszego kraju jest w odpowiedni sposób zabezpieczona? W jaki sposób strzec granic, ale też jaką politykę stosować w stosunku do cudzoziemców, którzy nielegalnie dostają się do naszego kraju? Teraz odpowiada Jarosław Borowski, Koalicja Obywatelska. Szanowni Państwo, każdego dnia słyszymy informacje, że ileś osób zostało zatrzymanych przekraczając granicę i tą informację mamy. A ile osób nie zostało zatrzymanych, tego nie wiemy, dowiadujemy się dopiero po jakimś czasie. To pokazuje, że granica nie jest we właściwy sposób chroniona. Do ochrony granic jest powołana Straż Graniczna i naszym postulatem jest zwiększenie liczebności Korpusu Podlaskiego o przeszkolonych, wykwalifikowanych strażników granicznych. Nie powinni granicy chronić policjanci czy wojsko skierowane z innych części Polski, ponieważ oni nie znają nawet topografii naszego województwa, tych gmin, w których przychodzi im przez jeden miesiąc przebywać. Jeżeli tam są, po miesiącu wracają, przyjeżdżają nowi. Także zdecydowanie na pewno potrzebne jest zwiększenie tych, którzy są powołani do ochrony granic. To jest granica Unii Europejskiej, więc trzeba również korzystać z Frontexu. Dziękuję bardzo. Piotr Koszarek, bezpartyjni samorządowcy. Szanowni Państwo, zarówno rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej miał dokładnie 18 lat, jeszcze raz powtórzę, 18 lat na stworzenie sensownej polityki migracyjnej w naszym kraju. Dzisiaj nasza dyskusja sprowadza się do tego, czy mur powinien stać, czy go nie powinno być i zadajemy podczas referendum retoryczne pytania. Ten mur stał i pewnie będzie jeszcze długo, długo stał i bronił naszej granicy. Bezpieczeństwo jest podstawą funkcjonowania społeczeństwa. My dzisiaj dyskutujemy tutaj o bezpieczeństwie, a nie mówimy o sensownej polityce migracyjnej. My jako bezpartyjni samorządowcy proponujemy rozsądny dialog, ale jeszcze raz podkreślę, dialog z Brukselą na temat imigracji, ale zanim to powinniśmy jako kraj wdrożyć rozsądną politykę migracyjną. My jako bezpartyjni samorządowcy proponujemy na przykład wprowadzenie modelu australijskiego. Jesteśmy za tym, aby migranci tu przyjeżdżali, ale pracowali. Dziękuję bardzo. Teraz czas ma Paweł Krutul z Nowej Lewicy.
Panie redaktorze, dla mnie marzy się taki kraj, taki świat, żeby między sąsiadami nie były o 5,5-metrowe płoty, tak jak mamy w tej chwili z Białorusią. Wiadomo jest, jaka sytuacja. Na tą chwilę musi to ogrodzenie oczywiście pozostać. Dopóki będzie Łukaszenka sterowany przez Putina z Kremla, to ta sytuacja się nie zmieni. Niemniej jednak powinniśmy tutaj wciągać więcej Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o dofinansowanie tych wszystkich kosztów, które tutaj ponosimy, bo to jest granica Schengen, ale również jesteśmy tutaj granicą natowską. Także tutaj powinien więcej stacjonować wojsk naszych sojuszników, żeby Putin i Łukaszenko dwa razy się zastanowili, żeby, jeżeli będą chcieli przepchać dodatkowych nielegalnych migrantów. Dziękuję. Jako ostatni Piotr Modzelewski, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość od początku stawiało na bezpieczeństwo obywateli i bezpieczeństwo wszystkich województw na flance wschodniej. Cieszę się, że jako pierwsi pokazaliśmy, że walczymy o bezpieczeństwo poprzez to, że zaczęliśmy budować ten mur, niezależnie od tego, co powiedział pan poseł Krajewski, że powinniśmy rozmawiać z Unią Europejską. Gdybyśmy dzisiaj rozmawiali z Unią Europejską, to prawdopodobnie tego muru do dzisiaj by nie było, czekając na ich środki. Więc my dbamy o bezpieczeństwo Polaków, niezależnie od tego, co inne kraje nam wskazują, czy Unia Europejska. Cieszę się również, że Platforma Obywatelska w końcu zrozumiała, że nie można szkalować polskiego munduru i protestować wybudowanie tego muru, tylko dzisiaj również rozmawiamy już z nimi o tym, że warto dbać o bezpieczeństwo województwa podlaskiego. Murem za polskim mundurem. Prawo i Sprawiedliwość zawsze stało za żołnierzami, za Strażą Graniczną, za policją, za Państwową Strażą Pożarną. Im należą się podziękowania, bo to oni na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję. To wszystko w pierwszej części debaty. Przechodzimy do kolejnej. Debata w Polskim Radiu Białystok. Przechodzimy do kolejnych zagadnień. Na przestrzeni ostatnich 12 lat liczba mieszkańców Polski zmniejszyła się o 800 tysięcy osób. To jakby równocześnie zniknęły Gdańsk i Gdynia. W ocenie ekspertów kryzys demograficzny będzie w najbliższych latach największym wyzwaniem dla gospodarki, ale też dla społeczeństwa. Jak zażegnać kryzys demograficzny w Polsce? Jako pierwszy odpowiada Stanisław Derehajło z Konfederacji. Szanowni Państwo, żaden datek socjalny nie zmusi młodych ludzi do tego, aby mieli dzieci. Przede wszystkim Polska musi być przyjazna dla ludzi, przyjazna dla przedsiębiorców. Ludzie muszą żyć bezpiecznie gospodarczo w taki sposób, żeby nie bali się, że przyjdzie kolejna kontrola i nie zamknie im działalności gospodarczej. Żeby nie było takiego dużego obłożenia podatkami, jakie ma miejsce teraz. Żeby nie było tych pośredników, którzy z jednej strony zabierają nam z kieszeni pieniądze, a z drugiej strony oddają nam w postaci 800 plus czy innych czeków rozdawanych, przy tym biorąc sobie sutą prowizję. Dlatego też uwolnienie energii Polaków, spowodowanie to, że w Polsce żyje się bezpiecznie ekonomicznie, bez obawy, że jesteśmy od kogokolwiek uzależnieni, spowoduje to, że Polacy będą chcieli mieć więcej dzieci, że będą bardziej optymistycznie spoglądać na świat i będą tworzyć rodziny, które będą miały przyszłość ekonomiczną, nieuzależnioną od żadnego urzędnika, który będzie im pokazywał, jak mają żyć. Teraz na pytanie związane z kryzysem demograficznym odpowie Stefan Krajewski z Trzeciej Drogi. Szanowni Państwo, 500 plus nie spełniło swojej funkcji, miało poprawić demografię. Oczywiście w sferze socjalnej ono wiele dobrego zrobiło, natomiast trzeba dobrej, mądrej polityki mieszkaniowej, której zabrakło. PiS totalną klapą zakończył projekt budowy mieszkań, Mieszkanie Plus, Domy Polskie, to wszystko już za nami, ale chcemy postawić na politykę mieszkaniową, własny kont dla młodych ludzi, żeby to była gwarancja, że stać ich na zakup własnego mieszkania, budowę domu, ale też bezpieczeństwo takie, że nie będą ludzie czuli się źle, że nie mogą dostać się do lekarza specjalisty. Kwestia programu in vitro, który jest nadzieją dla wielu małżeństw, które nie mogą mieć dzieci. Trzeba in vitro finansować z budżetu państwa. Też trzeba doprowadzić, by kolejki do lekarzy specjalistów się skróciły, bo to jest na pewno ważne. No i wyrównanie szans kobiet w pracy zawodowej, w tej rywalizacji na rynku jako pracy. Jako trzeci na pytanie odpowie teraz Rafał Kosno, Polska Liberalna, Strajk Przedsiębiorców. Bardzo dużo Polaków żyje na przykład na emigracji i ci ludzie mogliby żyć przecież w Polsce,
ale wątpię, żeby chcieli wrócić, bo póki co warunki życia, warunki prowadzenia działalności gospodarczej, wysokie składki ZUS, podatki i cała biurokracja nie sprzyja po prostu rozwijaniu inicjatywy ludzi. Dlatego bardzo dużo przedsiębiorczych ludzi z inicjatywą wyprowadza się za granicę. Tak samo na przykład, jeżeli patrzymy na to w skali regionalnej, to bardzo dużo na przykład Podlasian wyprowadza się do innych miast, więc myślę, że tutaj uproszczenie warunków życia, polepszenie warunków życia sprzyjałoby temu, żeby po prostu wszystkim nam się żyło lepiej. Dziękuję bardzo. Rafał Zalewski, Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Proszę Państwa, przez ostatnie 30 lat ubywa nas Polaków. Czy to na imigrację wyjeżdżamy, czy umieramy. Zmniejsza się nasza populacja. Przez 30 lat zawodowi politycy nic tego nie zmienili. Czy to nie daje nam ludziom do myślenia? Proszę Państwa, 30 lat, oni się wszyscy znają, nikt nikomu nic złego nie zrobił. Nie ma pomocy dla żadnych rodzin, nie ma ułatwień dla życia na Podlasiu. Są tylko rzucane kolejne kłody, stajemy się coraz biedniejsi. To, że dają nam 500+, czy tam 800+, to są tylko drobne ochłapy, powodujące to, że odwracamy uwagę od naszych codziennych problemów. Proszę Państwa, sam tylko odsetek z kredytów dałby... W drugiej rundzie debaty wyborczej w Polskim Radiu Białystok kandydaci na posłów odpowiadają na pytanie, jak zażegnać kryzys demograficzny w Polsce. Teraz o odpowiedź poproszę Jarosława Borowskiego z Koalicji Obywatelskiej. Żąda pani redaktor ode mnie rzeczy niemożliwej. Jak zażegnać kryzys demograficzny? Na takie pytanie powinni odpowiadać socjologowie, ekonomiści, a nie politycy. Politycy są od tego, żeby dobrze rządzić w kraju i dawać perspektywy, dawać nadzieje. Co zrobić, żeby tych ludzi jednak nie ubywało w tak zastraszającym tempie? Przede wszystkim ludzie muszą mieć godną pracę i godziwą płacę za tą wykonywaną przez siebie pracę. Muszą mieć możliwość wydawania zarobionych pieniędzy tu na miejscu i otrzymywać w zamian najlepszej jakości usługi. Muszą mieć dobre szkoły, dobrą opiekę medyczną, muszą mieć dobre usługi publiczne, muszą być przede wszystkim skomunikowani z innymi mieszkańcami. My w Bielsku Podlaskim na przykład mamy darmową komunikację i to jest też jakieś rozwiązanie pozwalające mieszkańcom na lepsze życie. O sposobach na kryzys demograficzny powie teraz Piotr Koszarek z Komitetu Wyborczego Bezpartyjni Samorządowcy. Szanowni Państwo, politycy od lat oszukują ludzi, że są proste rozwiązania na skomplikowane sprawy. To nie jest prawda. Powinniśmy jako klasa polityczna wprowadzić takie warunki dla mieszkańców, aby rodziny mogły się rozwijać, aby te warunki były jak najlepsze dla młodych rodziców. Sam jestem ojcem dwójki dzieci, wiem, o czym mówię. My jako bezpartyjni samorządowcy proponujemy rozwiązania, które są rozsądne, ale które dają możliwość polskim rodzinom, żeby odłożyć więcej na przyszłość czy na codzienne wydatki. Takimi rozwiązaniami jest m.in. zerowy PIT, który da każdemu z nas, niezależnie od zarobków, nawet do 15% wyższe wynagrodzenie na co dzień. Takimi rozwiązaniami jest bezpłatna komunikacja, którą jako bezpartyjni samorządowcy proponujemy mieszkańcom tak, aby rodzinom żyło się lepiej. Teraz minutę na wypowiedź ma Paweł Krutul z Nowej Lewicy. Pani redaktor pyta, jak zażegnać kryzys demograficzny w naszym kraju. Odpowiedź banalnie prosta. 15 października trzeba odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. To jest najprostsza odpowiedź. My nie jesteśmy już 40-milionowym krajem, my nie jesteśmy nawet 37-milionowym krajem. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości rodzi się najmniej dzieci w Polsce.
Ostatnie badania GUS-u pokazują, że w zeszłym roku od II wojny światowej się urodziło na jak mniej dzieci. I co robi Prawo i Sprawiedliwość? W 2016 roku głosuje za zniesieniem dofinansowania metody in vitro. Chciałem przypomnieć, że ona się w 1987 roku zaczęła w Białymstoku. Urodziła się pierwsza dziewczynka dzięki tej metodzie, Magda. A Prawo i Sprawiedliwość nie pozwala parom, rodzinom na posiadanie dziecka. To jest niegodne, niewłaściwe i mam tutaj żal do posłów i posłanek Prawa i Sprawiedliwości, że nie chcą, żeby w Polsce więcej dzieci się rodziło, bo za dofinansowania przez 3 lata tej metody urodziło się 25 tysięcy polskich dzieci. Komu to przeszkadzało? W czyim interesie działa Prawo i Sprawiedliwość? Jako ostatni w tej rundzie odpowiada Piotr Modzelewski z Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktor, szanowni państwo, Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną partią, która po 1989 roku systemowo podeszła do opieki rodzin i o walkę o dzietność w Polsce. Żadna partia nie zrobiła tyle na rzecz rodzin, co Prawo i Sprawiedliwość i to są fakty. Wprowadzając 500+, to był pierwszy czynnik, który powodował, że chcemy przywrócić godność polskim rodzinom. Część tutaj widzę z kandydatów non-stop podnosi, dezawuuje ten program. My jako Prawo i Sprawiedliwość, a jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości mogę powiedzieć, że ten program na pewno będzie utrzymany i on jest potrzebny. Ale to nie jest jedyny program, który wprowadziliśmy, bo poprzez to, że młode osoby są zwolnione z podatku, poprzez to, że dajemy dostępność kredytu na nisko oprocentowanym 2%, jeśli chodzi o pozyskanie kredytu, o wkład własny, ale również o rozszerzenie działalności tej prozdrowotnej, o której tutaj też podnosimy, bo ona też jakby warunkuje, czy rodziny myślą o posiadaniu dzieci, powoduje to, że dzisiaj Polacy mają prawo myśleć o dzieciach. Za nami druga runda pytań. Czas na kolejną. Debata w Polskim Radiu Białystok. W poprzedniej rundzie część z kandydatów wspominała o programach socjalnych i tego właśnie dotyczy trzecie pytanie w debacie Polskiego Radia Białystok. Brzmi ono. Czy należy utrzymać w Polsce dotychczasowe programy socjalne, takie jak na przykład 13 i 14 emerytura, program Rodzina 500+, który ma być zwaloryzowany od stycznia? Czy Polskę stać na takie programy? Zaczyna Stanisław Derehajło, Konfederacja. No, szanowni państwo, tutaj sam sentencji zadania tego pytania jest też i odpowiedź. Czy Polskę stać na to? Myślę, że w tym momencie pod takimi rządami, które w tej chwili mamy, no niestety za chwilę skończą nam się obligacje, które sprzedajemy. No, Prawo i Sprawiedliwość, żeby mieć pieniądze na to, żeby wygrać trzecią kadencję wyborów, sprzedała Polskę w postaci wypuszczania różnego rodzaju obligacji, które kupił, no nie wiemy kto kupił, i przez to finansuje. No, pytanie jest, dlaczego dzisiaj w taki sposób to funkcjonuje, jeżeli nie mamy przychodu do budżetu, jeżeli przedsiębiorcy i rolnicy nie pracują, jeżeli ludzie na etatach godnie nie zarabiają i płacą olbrzymie podatki z tego tytułu i ZUS-y, no to w pewnym momencie staniemy pod ścianą i nie będziemy mogli ani wypłacać dodatków socjalnych. A tym bardziej, że jeszcze dodatkowo mamy tą nieszczęsną ustawę, gdzie jeden dzień Ukrainiec przepracuje w Polsce, ma już emeryturę, na którą my będziemy musieli płacić, płacić i jeszcze raz płacić. I to też jest złe, to trzeba zmienić, dlatego też przed nami duża reforma gospodarcza. Teraz Stefan Krajewski, Trzecia Droga. Szanowni państwo, pomoc społeczna, pomoc socjalna jest na pewno potrzebna i te programy będą utrzymane, ale my już przy głosowaniu nad zwiększeniem 500+ do 800+ stwierdziliśmy, że warto, żeby wesprzeć tymi dodatkowymi pieniędzmi tych, którzy aktywnie pracują. Trzeba przywrócić wartość pracy. Trzynastka, czternastka nie może mieć charakteru uznaniowego, tylko powinny być stałe waloryzacje rent, emerytur robione zgodnie ze wskaźnikiem inflacji i na to będziemy stawiać. Też muszę się odnieść do tego, co pan radny Modzelewski powiedział, bo przecież to Władysław Kosiniak-Kamysz jako minister pracy i polityki społecznej wprowadził najdłuższy urlop macierzyński, dodatkowe świadczenie dla matek, które urodziły dzieci, tak zwane kosiniakowe, programy dla seniorów, program Maluch. To wszystko jest kontynuowane i to dalej będzie utrzymane. Trzeba stawiać na rodziny, na wsparcie, ale też mówimy o dobrowolnym ZUS-ie, bo ktoś musi do tego budżetu najpierw zapracować. Rafał Kosno, Polska Liberalna, strajk przedsiębiorców. Jeżeli państwo polskie stać na wydatki zbrojeniowe, to powinno też stać na inne wydatki, na przykład związane z edukacją, zdrowiem czy bezpieczeństwem. Natomiast też jako przedstawiciel strajku przedsiębiorców chciałbym podkreślić brak innowacyjności w Polsce. Na przykład od wielu lat organizacje ekologiczne promują pomysł tirenatory.
My na przykład nie korzystamy, nie zarabiamy tak naprawdę na tranzycie towarów przez Polskę, a moglibyśmy na tym zarabiać. Tak samo na przykład planujemy zamykanie kopalni, a przecież węgiel na przykład mógłby być częścią różnych nowoczesnych technologii związanych z peryskitami i tak dalej. Moglibyśmy, Polska mogłaby się stać taką europejską Nokią. Myślę, że nie wykorzystujemy po prostu potencjału innowacyjnego ludzi w Polsce i stąd te problemy ze środkami budżetowymi, które po prostu w normalnym systemie, w normalnym państwie ludzie po prostu płaciliby podatki, będąc zadowoleni z tego, że wiedzą, na co te pieniądze są właściwie wykorzystywane. Rafał Zalewski, Ruch Dobrobytu i Pokoju. Proszę Państwa, Podlasianie, stać nas na więcej. Same tylko odsetki z kredytów, które zostały oficjalnie zaciągnięte, to jest 60 miliardów rocznie. To jest po 20 tysięcy rocznie na rodzinę dla 3 milionów ludności. Dla 3 milionów, po 20 tysięcy na rok. O takich pieniądzach mówimy tylko z samych odsetek za kredyty, które są oficjalnie zaciągnięte. Co o kredytach, które nie są ewidencjonowane oficjalnie. Druga rzecz, militaryzacja Polski. Na najbliższe lata tylko same nowe zamówienia. Apaczów, łodzi podwodnych, Narew, Pilica. To jest koszt 340 milionów przez najbliższe 8 lat. Proszę Państwa, nawet zróbmy 7 lat, bo kontrakty będą pewnie wcześniej realizowane. To jest 48 miliardów rocznie. Za to możemy mieć 96 tysięcy lekarzy rocznie, gdzie każdy lekarz będzie kosztował nas 500 tysięcy złotych. To nam poprawi jakość życia. Przypomnę trzecie pytanie w debacie Polskiego Radia Białystok. Czy należy utrzymać w Polsce dotychczasowe programy socjalne, takie jak na przykład 13 i 14 emerytura, program Rodzina 500+, który ma być zwaloryzowany od stycznia? Czy Polskę stać na takie programy? Teraz odpowiada Jarosław Borowski, Koalicja Obywatelska. Każdy komitet wyborczy, który decyduje się wystartować w wyborach, ma swoje hasła, ma swoje programy. Ci, którzy realnie mają szansę dostać się do Sejmu, wyraźnie mówią, że to, co zostało dane, nie zostanie zabrane. Natomiast warto się pochylić nad tym, czy nie trzeba byłoby wprowadzić pewnych zmian do tych programów, bo tutaj też w poprzednim pytaniu przedmówca mówił o tym, że program się udał. Nie, program się nie udał, bo dzietność nie została zwiększona i trzeba właśnie popracować nad tym, żeby jednak to założenie zrealizować. Od tego będą sztaby ludzi, które spróbują zaproponować takie rozwiązania, które faktycznie przyczynią się do tego, żeby te programy przynosiły skutki, a nie były tylko wydawaniem pieniędzy. 13, 14 emerytura już jest prawem, więc w zasadzie też nie ma o czym tutaj dyskutować. Natomiast ja osobiście uważam, że emerytury w ogóle powinny być nieopodatkowane. Piotr Koszarek, bezpartyjni samorządowcy. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że powstało ponadparlamentarne porozumienie, które zatwierdziło program 800+. My nie zamierzamy jako bezpartyjni samorządowcy tego zmieniać. Wszystkie partie w Sejmie zaakceptowały to i wprowadzono rozwiązania od 1 stycznia. Widać, że społeczeństwo to przyjęło i uważam, że ten program powinien zostać. Natomiast my jako bezpartyjni samorządowcy proponujemy rozsądniejsze rozwiązania wsparcia rodzin i wsparcia mieszkańców. Takim rozwiązaniem jest wspomniany przeze mnie zerowy PIT, który daje każdemu nawet do 15% wyższe pensje. Wyższe dla osób, które pracują, uczciwie zarabiają. Proponujemy jako bezpartyjni samorządowcy, żeby państwo nie pobierało podatku dochodowego i oddało ludziom ich zarobione pieniądze, a to ludzie będą wiedzieli, co z nimi zrobić. Odpowiada teraz Paweł Krutul z Nowej Lewicy. Programy socjalne, które teraz istnieją, będą dalej istniały. Należy się przede wszystkim zastanowić, jeżeli chodzi o emerytury, żeby te 13, 14 emerytury nie zależały od widzimisia partii rządzącej, tylko żeby to było waloryzacja raz w roku i taki emeryt mógł sobie planować swój budżet na wakacje, na święta, na zakupy, na cokolwiek innego. Uważamy, że to jest jedna wielka kiełbasa wyborcza. Tak nie powinno być. My przede wszystkim powinniśmy się skupić, żeby coraz więcej rodziło się dzieci w naszym kraju, bo się starzejemy w dramatyczny sposób, a za rządów Prawa i Sprawiedliwości wygląda to
najgorzej. Tutaj powinniśmy o to zadbać. Przede wszystkim również powinniśmy zadbać, jeżeli chodzi o województwo podlaskie, żeby absolwenci naszych uczelni nie wyjeżdżali z naszego województwa, bo wyjeżdżają za pracą, bo wyjeżdżają za godnymi płacami, których w województwie podlaskim nie mogą otrzymać, bo nie mogą, bo nie otwierają się nowe fabryki, nowe przedsiębiorstwo, bo mamy dwa przejścia z Białorusią zamknięte, a przejście w województwie lubelskim jest otwarte. Dlaczego? Ja pytam 8 przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie i 3 w Senacie. Piotr Modzelewski, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło te programy socjalne, pomocowe dla każdej grupy społecznej, nie po to, żeby je likwidować. Więc na pewno Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie deklaruje, że te wszystkie programy będą utrzymane i będą też rozwijane. Cieszę się, że większość tutaj z moich przedmówców jakby wskazuje na tym, że jest potrzeba utrzymania tych programów i projektów, bo za czasów Platformy i PSL-u tylko słyszeliśmy, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Mieli swoje 5 minut na to, żeby pokazać, czy dbają o polskie społeczeństwo, jakoś im to średnio wychodziło. Cieszę się, że Prawo i Sprawiedliwość pokazuje, że walczy o godną płacę dla wszystkich pracowników, bo to my podnosiliśmy stawkę godzinową, my podnosimy cały czas płacę minimalną, panie pośle, więc nie jest prawdą, że dzisiaj Polacy czują się gorzej, dlatego że Polacy dzisiaj mają przywracaną godność i mogę państwu zadeklarować, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze będzie stało po stronie Polaków, przedsiębiorców, ale też rodzin i młodych osób, które dzisiaj mają prawo jeździć po świecie, ale ważne, żeby wiedzieli, że mogą wrócić do bezpiecznego kraju, jakim jest Polska. Za nami wszystkie pytania od nas, ale to nie koniec pytań. Przechodzimy do kolejnej części. Debata w Polskim Radiu Białystok. Również z wcześniej wylosowaną kolejnością każdy z kandydatów zadawać będzie pytanie wybranemu kandydatowi. Przypomnijmy, na zadanie tego pytania jest 30 sekund. Wybrana osoba na odpowiedź ma minutę. I jako pierwszy pytanie wybranej przez siebie osobie zadaje Stanisław Derehajło, Konfederacja Wolność i Niepodległość. No tak, pierwotnie miałem zadać pytanie dla Piotra Modzelewskiego, ale już nasłuchałem się tyle opowieści od spisu, że nie chce mi się już dalej słuchać, więc zadam pytanie do Jarosława Borowskiego. Otóż samorządy dostają bardzo dużo pieniędzy, które są zaciągnięte z tych obligacji na inwestycje. Problem jest z wydatkami bieżącymi. Panie burmistrzu, czy nie wydaje się panu, że Prawo i Sprawiedliwość dąży do tego, żeby usunąć legalnie wybranych w przyszłości burmistrzów i zastąpić ich w wyniku tego swoimi namiestnikami? Na pytanie Stanisława Derehajły z Konfederacji odpowiada Jarosław Borowski z Koalicji Obywatelskiej. Szanowni Państwo, jestem burmistrzem od 2014 roku i widzę, że szczególnie właśnie w ostatnich 4 latach jest deprecjonowana rola samorządów poprzez działania prowadzone za pośrednictwem Prawa i Sprawiedliwości, trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Samorządy są pozbawiane dochodów, są nakładane na samorządy dodatkowe zadania, za którymi niestety nie idą środki. W ubiegłym roku wybuch wojny, pojawienie się w naszym kraju milionów Ukraińców, problem z węglem. Kto się tym wszystkim zajął? Zajęły się tym wszystkim samorządy i zajęły się tym dobrze. Jestem przekonany, że w najbliższej kadencji, jeżeli wygra Prawo i Sprawiedliwość i będzie rządzić, samorządy przestaną mieć jakiekolwiek realne znaczenie i jakikolwiek realny wpływ na to, co się dzieje w naszych małych ojczyznach. Jako drugi w tej rundzie debaty wyborczej pytanie zadaje Stefan Krajewski z Trzeciej Drogi. Ja zapytam pana radnego Piotra Modzelewskiego o to, czemu PiS tak nie lubi rolników? Czemu tak za to poparcie, które otrzymał, olbrzymie poparcie w 2015, w 2018 roku, dzisiaj tak odpłacacie? Rolnicy otrzymują najwyższe dopłaty, muszą dopłacić do energii elektrycznej, rachunki, które dzisiaj płacą horrendalne. Nie mają dzisiaj paliwa, którego nie mogą kupić i w kurcie płacą dużo więcej jak na stację paliw. Czemu na pytanie tak Stefana lubicie? Krajewskiego z Trzeciej Drogi odpowiada Piotr Modzelewski z Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość stoi za rolnikami. Żadna partia w Polsce nie wspierała i tak nie działała na rzecz rolników. Oczywiście przy ferworze walki zdarzają się różne sytuacje, które
powodują, że powinniśmy mieć refleksję i zastanowić się nad tym. I tu wielokrotnie też powtarzaliśmy i pan Jarosław Kaczyński, i pan Mateusz Morawiecki, który ostatnio był z wizytą w Łomży, również przeprosił i wskazał, że niektóre działania rzeczywiście nie powinny być miejsca. My tego nie ukrywamy, dlatego wycofaliśmy się z piątki dla zwierząt. To nie było słuszne podejście z naszej strony, ale nie zmienia to faktu, że dbamy o polskich rolników, wspieramy ich. To, co pan dezawuuje, te właśnie wsparcie dzisiaj poprzez różnego rodzaju dopłaty, to powoduje, że dzisiaj rolnicy mogą się czuć bezpiecznie w ramach tego, co się dzieje z naszą wschodnią granicą. Gospodarka polska dzisiaj nie jest samą zieloną wyspą, jest uzależniona od innych czynników zewnętrznych i naszą rolą i zadaniem jest dzisiaj wspierać rolników w tym trudnym czasie. Teraz pytanie wybranej przez siebie osobie zadaje Rafał Kosno z Komitetu Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców. Ja mam pytanie do pana Stanisława Derhajo, który startuje z Konfederacji, ponieważ pan Bosak, tutaj lider waszej listy, stanowczo zaprzeczał, że będzie koalicja z PiS-em czy z PO. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że podobno bardziej Konfederacja skłania się do Platformy Obywatelskiej. Ja mam pytanie, jakie jest pana zdanie na ten temat, bo uważam, że wyborcy Konfederacji raczej są konserwatywni i raczej by się chyba skłaniali do ewentualnej koalicji z PiS-em. Pytanie zadawał Rafał Kosno ze Strajku Przedsiębiorców, a odpowiada Stanisław Derhajo z Konfederacji. No tak, mieliśmy mieć koalicję z PiS-em, teraz z Platformą. Szanowni Państwo, nie będziemy mieli żadnej koalicji ani z jednymi, ani z drugimi, dlatego że koalicje z PiS-em, sam wiem to doskonale, wychodzą bardzo źle na zdrowie dla każdego człowieka. I tutaj w historii już mamy wiele przypadków. Natomiast chcemy budować Polskę normalną i przyjazną dla ludzi. Nie możemy tego zrobić z ludźmi, którzy no, od wielu lat się przepychają na scenie politycznej i tak naprawdę dzisiaj dyskutują o tym, czyja Polska ma być, a nie jaka ta Polska ma być. Dlatego też mamy nadzieję, że pokażemy żółtą kartkę w wyborach dla całej elity politycznej i w następnych wyborach już będzie to ponad 20% wynik i wówczas będziemy mogli pójść jasno do wyborów i do Polaków i powiedzieć tak, budujemy Polskę w taki sposób, jaki chcemy, a szczególnie też województwo podlaskie, czyli będziemy budowali województwo Podlasie przyszłości w taki sposób, w jakim chcemy żyć, a nie jak ktoś nam narzuci. Czas na pytanie do wybranej osoby Rafała Zalewskiego z Komitetu Wyborczego Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Dzień dobry, Rafał Zalewski, do pana z Konfederacji. Jesteście oficjalnie za militaryzacją Polski. Proszę odpowiedzieć, czy wolicie mieć lekarza w rodzinie, pracownika medycznego czy wojskowego? Na co chcielibyście postawić pieniądze? I drugie pytanie, dlaczego oddaliście polską miedź dla obcego kapitału z Kanady? Czy następne rzeczy też chcielibyście oddać? Znowu odpowiada Stanisław Derhajo z Konfederacji. Jeśli chodzi o to oddawanie, to nie wiem, bo ja nic takiego nie oddawałem i nie wiem nic na ten temat, żeby ktokolwiek z Konfederacji miał wpływ na oddawanie czegokolwiek. Natomiast jeżeli chodzi o to oddawanie, to tutaj przed prym wiedzie akurat Platforma i PiS, tak zwany popis. Co ja bym chciał mieć w domu? Oczywiście chciałbym mieć lekarza wojskowego, to byłoby najlepsze rozwiązanie. Ale lekarz nam się w ogóle nie przydaje, jeżeli będziemy pracować za miskę ryżu. Ewentualnie, jeżeli będzie nam zabrana nasza wolność. Wówczas żaden lekarz nam nic nie pomoże. Musimy znaleźć złoty środek pomiędzy życiem i leczeniem ludzi w czasie pokoju, ale też zabezpieczeniem ludności w czasie kataklizmów czy wojen, nie daj Boże, które by nastąpiły. Ale też i obronić naszą niepodległość, naszą wolność, bo świętość naszej granicy, świętość naszej niepodległości jest najwyższą naszą ceną. To pokazali nasi przodkowie. Na to patrzymy z dumą i z optymizmem na przyszłość. Przypomnę, w tej rundzie każdy z kandydatów zadaje pytanie wybranej osobie. Przypomnijmy też, że na zadanie tego pytania jest 30 sekund, a wybrana osoba na odpowiedź ma minutę. Teraz pytanie zadaje Jarosław Borowski z Koalicji Obywatelskiej. Szanowni Państwo, w województwie podlaskim mamy 7 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. W strategii zrównoważonego rozwoju opracowanej przez Mateusza Morawieckiego, przyjętej przez rząd, te miasta powinny otrzymywać dodatkowe wsparcie po to, aby mieszkańcy i osoby korzystające z ich usług miały jak najlepsze warunki do życia. Pytanie do pana z PiS-u. Dlaczego PiS nie daje pieniędzy dla tych miast, tylko dla innych samorządów? Pytanie do Piotra Modzelewskiego z Prawa i Sprawiedliwości kierował Jarosław Borowski z Koalicji Obywatelskiej.
Szanowni Państwo, no, Pan jako samorządowiec powinien wiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość przekazało najwięcej środków na rzecz samorządów. To jest ponad 240 miliardów złotych, które trafiło do samorządów poprzez programy Prawa i Sprawiedliwości. Żaden rząd wcześniej takich środków nie przekazał samorządom na różnego rodzaju zadania. I tu nie mówimy tylko takich środków, które są niezbędne przy inwestycjach, ale mówimy również na wydatkowanie, bo to wiemy, że dzisiaj samorządom najwięcej brakuje środków na tak zwane wydatki bieżące. W ostatnim czasie, ja jestem przykładem miasta, z którego pochodzę, z Łomży, że Łomża bardzo dużo zyskuje i właśnie przestaje być białą plamą to, co się działo za czasów Platformy i PSL-u, gdzie zapominało się o takich miastach byłych wojewódzkich, że zwijało się tory, zwijało się wojsko, zwijało się policję. My dzisiaj to wszystko odtwarzamy. Niedawno podpisaliśmy bardzo dużą umowę na przywrócenie kolei również w Łomży, więc nieprawdą jest to, że Prawo i Sprawiedliwość nie dba o zrównoważony rozwój każdego regionu. Łomża nie jest miastem. Teraz pytanie zadaje Piotr Koszarek z bezpartyjnych samorządowców. Szanowni Państwo, ja mam pytanie do pana Stefana Krajewskiego z Trzeciej Drogi. My jako bezpartyjni samorządowcy pokazujemy swoją skuteczność na poziomie regionalnym. Nie płaczemy nad problemami, tylko te problemy rozwiązujemy. Mam pytanie, bo 15 lipca pokazaliśmy nasz program. W tym programie była m.in. opieka, zwiększona opieka psychiatryczna dla dzieci i młodzieży. Były zdrowe posiłki dla dzieci. Mam pytanie, czemu nam kradniecie te pomysły? To było pytanie Piotra Koszarka z bezpartyjnych samorządowców, a odpowiada Stefan Krajewski z Trzeciej Drogi. Faktycznie jako bezpartyjni samorządowcy realizujecie swój projekt, ale razem z PiS-em, trzeba przypomnieć, bo w wielu tam obszarach dogadujecie się z opcją rządzącą. Nikt waszych pomysłów nie kradnie to, że mamy podobne zbliżone pomysły, chociażby na dziedziczenie emerytury. Lewica mówiła o wdowiej rencie, my mówimy o dziedziczeniu emerytury. Wspieramy te projekty, bo one mają służyć każdemu. I czy to niezależnie przejdzie projekt Lewicy, czy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Trzeciej Drogi, z tego trzeba się cieszyć, trzeba to realizować, wdrażać, bo to będzie służyć nam wszystkim. Nie jest tak, że macie monopol na wiedzę i na pomysły, bo każdy ma różne pomysły w kampanii wyborczej, przedstawia swój program i wiele wspólnych punktów znajdzie się, podejrzewam, w programie każdej partii politycznej. Może czasem inaczej zdefiniowane, inaczej nazwane, ale to jest najważniejszy cel, żeby te dobre pomysły, które powstają, po wygranych wyborach zrealizować i my jesteśmy tego gwarantem. Teraz pytanie wybranemu kandydatowi zadaje Paweł Krutul z Nowej Lewicy. Ja mam pytanie do pana radnego z Prawa i Sprawiedliwości. Czy posłanki, posłowie w przyszłej kadencji Sejmu i również senatorowie Senatu po raz kolejny schowają głowę w piasek, podczas, jeżeli trafi na salę plenarną głosowanie za przywróceniem metody in vitro? Czy będziecie dalej przeciwko zwiększaniu się dzietności w województwie podlaskim, jak i w całej Polsce? Bo to jest karygodne zachowanie. Schowaliście głowę w piasek i zagłosowali za odebraniem tego. Pytał Paweł Krutul z Lewicy, a odpowiada Piotr Modzelewski z Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie jest dosyć znaczne i jednoznaczne, przepraszam, i jakby my w tym kierunku nie mamy zamiaru się zmieniać. Mniej Polaków. Stawiamy przede wszystkim, panie pośle, na społeczeństwo, na młodych ludzi, na dzietność. To, co niedawno pan dezawuował, że PiS właśnie nie działa na rzecz dzietności, nie jest prawdą, dlatego że staramy się w różnego rodzaju programach i projektach wspomagać rodziny w tym, żeby mogli myśleć o dzieciach. Natomiast o tym projekcie, to co pan mówi, my chcemy, żeby to wszystko było w zgodzie również z naszymi wartościami, z wiarą. W związku z tym, jeśli mamy mówić w ogóle o takich projektach, które mają na nowo wracać i mamy o nich dyskutować, to na pewno to powinno być w szerszych rozmowach, konsultacjach z szeregiem społeczeństwa, po to, żebyśmy w ogóle mogli rozmawiać na temat tego, czy rzeczywiście ten projekt dzisiaj przynosi korzyści tym rodzinom, bo wiemy, że są również przypadki, kiedy te próby in vitro też są tragediami dla całych rodzin. Tragedią jest, że polityk odpowiada tak, jakby był w stanie. Przy głosie nadal pozostaje Piotr Modzelewski z Prawa i Sprawiedliwości. Ja mam pytanie do pana kandydata z Platformy Obywatelskiej. Czy popiera pan stanowisko pana szefa Donalda Tuska, kolegów, którzy zasiadają w Parlamencie Europejskim i czy dalej chcecie podtrzymać tą
zasadę przyspieszonej migracji i obowiązkowej relokacji migrantów do Polski. Czy uważa pan, że to rzeczywiście dla Polaków, dla Polski jest dobre to, że chcemy wymusić na krajach członkowskich przyjmowanie imigrantów? Pytał Piotr Modzelewski z Prawa i Sprawiedliwości, a odpowiada Jarosław Borowski z Koalicji Obywatelskiej. Szanowny panie radny, odpowiadam w ten sposób. Nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej. Pan Donald Tusk nie jest moim szefem. W związku z czym teza przez pana postawiona w ogóle do mnie nie trafia. Dziękuję bardzo. To ja była... rozumiem, że jednocześnie pan też jest kandydatem Platformy Obywatelskiej, więc sprytnie pan udaje, że teraz nie jest pan kandydatem z Platformy, gdzie musi pan reprezentować program Platformy Obywatelskiej. Jestem kandydatem Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska, w skład której wchodzą Platforma Obywatelska, Nowoczesna Inicjatywa Polska oraz Zieloni, a także osoby niezrzeszone. Ja jestem osobą bezpartyjną. Odpowiadał Jarosław Borowski z Koalicji Obywatelskiej. To była runda pytań kandydat do kandydata, ale to jeszcze nie koniec debaty. Debata w Polskim Radiu Białystok. To teraz na zakończenie każdy z kandydatów ma 30 sekund na zaprezentowanie siebie, swojego programu wyborczego. Zaczyna Stanisław Derehajło, Konfederacja. Szanowni Państwo, moje wyśnione Podlasie przyszłości to Podlasie zielone. Zielone, z którego będziemy mogli korzystać energetycznie, zdrowotnie i żywnościowo. Moje Podlasie przyszłości to jest Podlasie bezpieczne. Bezpieczne nie w sposób tylko wizualistyczny, ale w sposób bardzo konkretny. Podlasie przyszłości to Podlasie również nowoczesne, gdzie jest ta transparencja pomiędzy nauką a przedsiębiorstwem, a rolnictwem. To wszystko należy wybrać 15 października. Stefan Krajewski, Trzecia Droga. Szanowni Państwo, pani premier Szydło powiedziała, że trzeba zacisnąć zęby, zamknąć oczy i głosować na PiS. My proponujemy coś innego. Otworzyć oczy, rozluźnić szczęki, uśmiechnąć się i iść zagłosować, wybrać lepsze dobro. Jako samorządowiec, jako poseł pokazałem, że zawsze aktywnie wspieram województwo podlaskie, wspieram przedsiębiorców, rolników, osoby, które są osobami potrzebującymi i te trzeba wspierać dalej. Będę dalej aktywnie pracował na rzecz województwa podlaskiego i Polski. Rafał Kosno, Polska Liberalna, strajk przedsiębiorców. Ja uważam, że w polityce też powinna być możliwość wykazania się ludzi nowych, zmiany na lepsze. Jako działacz społeczny, który na przykład w Białymstoku przeprowadził projekt deptaka czy ścieżek rowerowych, czy wdrożenia biomasy. Chciałbym na przykład, żeby linia kolejowa, żeby turyści mogli dojechać pociągiem bezpośrednio z Warszawy do Białowieży. I wiele takich rozwiązań myślę, że byłoby korzystne, gdyby nowi ludzie pojawili się też w polityce. Rafał Zalewski, Ruch Dobrobytu i Pokoju. Proszę Państwa, Podlasianie, robią to co wczoraj, mamy wynik taki jak wczoraj. Przez 30 lat zawodowi politycy opowiadali nam różne bajki, co nam nie zrobił przed wyborami, a co się wydarzy po wyborach. Dlatego powstał Ruch Dobrobytu i Pokoju, lista numer 9, KWW RDIP. Czemu mamy oczekiwać zmiany, robiąc to samo? Zastanówmy się nad tym i zmieńmy to w naszych wyborach. Lista numer 9. Teraz 30 sekund na prezentację ma Jarosław Borowski z Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Drodzy Podlasianie, pójdźcie na wybory, oddajcie głos zgodnie z waszym sercem. Na liście koalicyjnego Komitetu Koalicja Obywatelska znajdziecie na pewno wiele osób, które znacie, które są stąd, nie zostały przywiezione z innych obszarów i nie będą mówiły, jak my mamy tutaj żyć. Jeżeli zdecydujecie się wybrać kandydata numer 11, Jarosława Borowskiego, będę godnie was reprezentował. Teraz Piotr Koszarek, bezpartyjni samorządowcy. Szanowni Państwo, 98% Polaków jest bezpartyjnych. Nie pozwólmy, żeby te 2% osób, które są w partiach, zdecydowały za Was 15 października. Postawcie na skuteczność, na rozsądek, na świeżość, na bezpartyjnych samorządowców, żeby 15 października, żeby bezpartyjni samorządowcy byli rozsądnym koalicjantem jednych lub drugich, którzy będą rządzić tym krajem przez kolejne lata. Paweł Krutul, Nowa Lewica. Na samym starcie chciałem zaapelować do Polek, do Podlasianek,
Czas schować parasolki, bo protestowałyście i my również z wami protestowaliśmy chyba najwięcej od wielu, wielu lat, nie zgadzając się z rządami Prawa i Sprawiedliwości. Czas te parasolki zamienić na długopisy i 15 października odsunąć PiS od władzy i zagłosować na listę lewicy. Słyszeliśmy wypowiedź pana z PiSu, jeżeli chodzi o dofinansowanie metody in vitro, nic się nie zmieni. Dalej mniej Polek i Polaków będziecie rodziło w parach czy w rodzinach. Oddajcie głos na lewicę. Piotr Modzelewski, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, 15 października zadecydujemy, jakiej chcemy Polski, jakiej chcemy województwa podlaskiego. Prawo i Sprawiedliwość jest gwarancją bezpiecznego rozwoju województwa podlaskiego. Dlatego zachęcam Państwa do oddania głosu na moją osobę. Startuję z miejsca 16, dlatego że będąc samorządowcą, też zdaję sobie sprawę, jakie są wyzwania dla województwa podlaskiego, dla całego subregionu łomżyńskiego. Województwo podlaskie zasługuje na mocny głos w parlamencie polskim i to Państwo gwarantuje. Szanowni panowie kandydaci, dziękujemy bardzo za odpowiedzi, za udział w tej debacie. A wzięli w niej udział Stanisław Derehajło z Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość, numer 5 na liście. Stefan Krajewski, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, numer 2 na liście. Dość chłodnie do przodu, dziękuję bardzo. Rafał Kosno, numer 16 na liście Komitetu Wyborczego Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców. Rafał Zalewski, numer 1 na liście Komitetu Wyborczego Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Jarosław Borowski, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych. Miejsce na liście numer 11. Dziękuję bardzo. Piotr Koszarek, numer 1 na liście Komitetu Wyborczego Bezpartyjni Samorządowcy. Paweł Krutul z Komitetu Wyborczego Nowa Lewica na liście numer 1. Podlasianie, 15 października idźmy na wybory i oddajcie głos na listę lewicy. Oraz Piotr Modzelewski, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, numer 16 na liście. Dziękuję bardzo, zapraszam na wybory 15 października. Przypominamy, wybory parlamentarne właśnie i ogólnokrajowe referendum odbędą się już w niedzielę. Głosować będzie można od 7 do 21, a słuchacze Polskiego Radia Białystok zapraszamy już dziś na wieczór wyborczy w niedzielę od 21. Debata będzie już wkrótce dostępna na radiobiałystok.pl. Do usłyszenia mówią Renata Reda i Adam Janczewski. Bardzo dziękujemy.